Siemanko, drodzy widzowie. I słuchajcie, dzisiaj to zrobimy. Dzisiaj na celu. Ja nie lubię robić sushi, ja lubię jeść sushi. Mamy zrobienie sushi, tak, będziemy robić sushi. Christmas. Idą święta, my robimy sushi. Takie chińskie to święta. Będziemy się wpieprzać cały czas te śledzie i te... No, i te... to dlatego teraz coś innego zrobimy. Mamy tu składniki wszystkie. To jest taką. Krab, tykwa. To jest łosoś. A to jest ten. Czadowy łosoś. Ej, on jest nie do... Ej. I tu jest ten. On jest surowy. No i git. Nie, trzeba było ten wędzony. Ja za niego dwie tygodnie dałem. Dobra, dawaj ryż zróbmy. Zróbmy ryż, ogarnijmy ryż. Tu mamy te liście, jak to się nazywa? Nori. Nori? To ja mówiłem, że to jest nori. Jak tykwa to jest, nie nori. Tykwa, a to jest taka... To żółte to jest... Rzodkiew taka chińska. Zarąbista jest, można ją samą jeść. Tak ją kocham jeść. A ja dzisiaj jestem w ogóle w stroju żyrafy. Dlatego, że tak stwierdziłem, dawno jej nie używałem. A kiedyś, jak żeśmy z kuzynem tam na Sylwestrze byli, był meląż, to miałem dwa stroje, miałem Pikachu i żyrafę. Pikachu dalej mam. I ja słuchajcie... Jednorożca różowego. Tak, kupię ci na świętego. I słuchajcie widzowie, no wiecie, jak to tam na Sylwestra trochę żeśmy dziabnęli się tam. Nie wiem, że tak trochę. No trochę bardzo. Kuba biegał, stwierdziliśmy... Kuba biegał po środku ulicy, robił tak o. Tak nogami mocno. No i stwierdziliśmy, że przybierzemy się za te stroje. Ja włożyłem Pikachu, a kuzyn miał tą żyrafę właśnie. A, i poszliśmy na imprezę w tym, do tak. Klubu. I wbiliśmy w ogóle na miasto, ludzie z nami zdjęcia robili wszystko, bo byliśmy w tych strojach. A wy za darmo żeście weszli do tego. I w ogóle akcja najlepsza, że... Poszliśmy do klubu, już było w sumie rano prawie. I ludzie zaczęli z nami robić zdjęcia przed klubem i wyszedł jakiś ziomek, chyba DJ czy ktoś tam i mówi, to dawajcie ze mną i za darmo wbiliśmy w tych strojach. Ja nie. Bo nie miałeś stroju. A ja miałem i... Bo ja normalnie gicza. Wyglądałam i musiałam zapłacić. Straszne. Dobra, my tu przygotujemy wszystko, ryż się zrobi i... Albo będę kręcił cały czas. Tu jest ryziu, a tu jest rosiu. A tu jest żirafa. Ty, pojadę tak kiedyś na BMX-a. Git chat. I tak trzeba w masce, to nikt mnie nie po... Nie, ja mam w ogóle plan, ale nie wiem, czy to policją się nie skończy. Dobra, może zrealizujemy w tym roku jeszcze. Co? Nic, nie mogę teraz powiedzieć, bo to jest przy połowie, a trzeba to zrobić po tajnemu. Przechodzimy do krojenia rzodkiewy naszej. Tak, Jezus, daj mi kawałek, ja ją kocham. Ona jest tak pyszna. Jezus. Ostatnio była u mnie koleżanka, tej koleżance powiedziała koleżanka, że wiecie, że ogólnie gwiazda betlejemska nie jest z natury czerwona. Ona ogólnie jest... Pewnie wszyscy o tym wiedzą, jest tylko jakaś, się dopiero dowiedzą. Nie, a kto wie, może nie wiecie, że ona musi rosnąć w czarnej donicy albo w czarnej folii. Albo w dupie. Nie, musi na donicy mieć czarną folię, wtedy ona zmienia, czy pod przykryciem czarna musi w czarnej folii zmienia kolor. No. Czy kogoś to interesowało? Napiszcie no, w komentarzu. Myślę, że dużo osób mogłoby to nie wiedzieć, że natura gwiazda betlejemska nie jest czerwona. A to jest dobre, Boże. Albo Dziwne. Żółty i... normalne. Piszczałka mi się zepsuła. Nie. No nie. No. Co ty? Zjadłaś to chamsko? Jeszcze gryzka, proszę. Kochasz mnie? Tyle cię kocham. Tak, no... Zmniejsz to, bo to się zmniejsza i pod przykrycie to. Jak jest tu ktoś, kto się zna na sushi, to wybaczcie nam. My nie jesteśmy profesjonalni. Ale liczą się chęci, pamiętajcie. Jak coś chcecie, to możecie to zrobić. Nie możecie sobie tylko odpuszczać. O nie, urwałem... No, czad. A tu zabawa się robi? Patrzcie, jaka papka. Bo jest dużo cukru i soli. I to się. Ojoj. Stop. Musisz to mieszać. I to się wlewa tu. Nie możesz wziąć i. I to taki smaczek nadaje. Ja, a nie możesz tego? Już nie dawaj wody. Ja wiem, ile mam też wody. Pokrojone, to jest. Ty coś tak mało tego wszystkiego. Dawaj kiszonego ogórka, myślisz, że będzie dobre? Nie. Wydaje mi się, że cóż jest kiszonym to. Dlaczego? Ty kwej nie rozpakowałeś. Po co mam bierz na razie? Co? No już wszystko tu ustawmy. To jest tykwa? Dobra, mamy już gotowy ryż z zaprawą. Mamy gotowe przyrządy, liść i to w czym się skręca. Nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale wszystko gotowe, więc teraz bierzemy się za skręcanie, rolowanie i
kosztowanie, smakowanie jedzonku najważniejsze, nie? A ten reszta taki jest klejuch. Pierwsze zrobimy z tym i tym. Gorące jeszcze jest. Ja robię, to ja mówię z czym. Ja tu w ogóle zdania nie mam w tym domu, nic, zero. Nic nie mogę powiedzieć. Co? To ty nie masz zdania. Plułam się aż. Się żartuję, kochani, Jezus. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Który plan był lepszy, oraz czy Dominiki czy mój? Subskrypcji z dzwoneczkiem, nie mogę. To jest klub Dominiki czy mój? Nie mogę głośniej dzwonić, bo Maksiu śpi. Który prank był lepszy? Powiedzcie. No, nie wszyscy oglądali filmy tamte. To muszą oglądać. No. Ty weź już może rób tą kolejną. Otóż kamerkę i nakładaj kolejny. Lubię robić sushi jak mi się chce. Proszę Państwa, najlepsze sushi w mieście. Tylko Jakuba. Patrzcie, drodzy mili Państwo. Powiedzcie, czy to nie jest idealne. Tu, tego. Właśnie nie, bo nie ma ogórka, nie ma połowy składników. Git czat jest. Już jest. Musimy sobie taką drugą kupić, wiesz? Zawijaskę. Bo w sumie to sprawnie nawet idzie. Jak to robimy we dwójkę, co nie? 10 takich powinno być. Czemu? Czy co, czy już kończymy po tym? Czy wykorzystamy wszystkie liście i ryż, który jest? Nie no, nie marnujmy jedzenia. Okej. Okay. Serio? Mhm. Poga. Dwa krawy dałaś za dużo. Mhm. To śmiesznie wygląda. Zostały nam te 3 kraby. No. Dawaj, wciągnij awokado do nosa. Super. Ej, wciągałeś jak byłeś mało orężatki z typiku szkolnego? Nie, nie byłem takim małym narkomanem. A my wciągaliśmy. Tak, i miałeś gaz w mózgu, do dziś ci został. Nie, ale serio, wciągaliśmy orężatki. Zróbmy to skończ. Patrzcie, ile tego jest. Ależ to. Wiesz, co już robiłam? Tabakę wciągałam. Tabakę? To ja też. To był sztos kiedyś. Tabaka, baka, laka. Też tu chłopaki chodziły, dochodzili. Nie. Nawet mnie nie denerwuj. Nie. No weź. Słuchaj, czy ty chcesz tą ryżową ręką dostać po papie? To robimy sushi. Nie mogło się dobrze skończyć, no. Powiedziałem, że będzie afera, awantura, krzyki, ale wiesz, bicie. Ale wiesz, są zawsze afery. No to by norma. Z dupy. Większość jest wycięta. No ty mówisz, Max, usuń to. Max, nie słuchaj się. No bo jak on taki mówi, słuchajcie, zboczone rzeczy jakieś. Jezu, to jest głupie w ogóle, bo nie wiem, to jest żałosne. Ludzie takie rzeczy lubią. Tell me, maybe. Nawet nie wiesz, co wypiewać. English is... Dzisiaj poprosiłam go, żeby mi ładowarkę przyniósł. To zrzucił mi z okna. No i co? To źle? Nie przyniósłeś mi. A co miałeś ci przynieść do salonu? Tak. Daleko nie miałeś. Siedleczko był to. Daleko nie miałeś. Max, wytnij to. No co? Nie ma, Max, nie ma. Chciałam ci przypomnieć to, co się działo przed filmikiem. Co? To jak focha strzeliłaś? Nie. No mi Dominika, weź się ubierz, chodź, nagrywamy te sushi. No tak... Ty! Panka. Ujo! Yamakashi! Słoko! Ej, ktoś wam pokaże. Obróć się. Nie, spadaj! Nie! Ale to nie jest prank. Przysięgam. Okej? Okay. Nie odpinaj mi dupy! Patrzcie! Gdzie na wizji będziesz dupę mać? Bo wy nie wiecie, ale masz majtki. Nie masz majtek? Nie wiem. Idź! Patrzcie. To jest moje! No dawaj! No pokaż to! Jezus! Ma tam taki zamek na dupie, żeby tak, ściągać i sikać. Tak, mogę odpiąć i srać nawet. No i to jest fajne. Otworzysz mi teraz Coca-Colę? To otwórz. No serio, czyś nie mogłeś? Chamie. Dobra, teraz otworzę, no. No nie no! Żartuj! Dawaj! Nie, nie będę ci pokazywać. Dobra, tu jest taka dziurka i to się odpina do końca. Kubkę. Na kubkę. Na dwójeczkę. Na dwójeczkę. Dobra, rób. Bo ja chcę skręcić swoje. Nie, to jest do ostatniego. No jeszcze jedno. A no w sumie tu jest tego. Pokaż tą piramidę sushi, ja chcę zdjęcie z tym. Nie gadam. My musimy zrobić z tego. Miniaturkę. Ej, serio, ich nie krój jeszcze. Ułóż taką piramidę, żeby było. Daj tą filatelkę. Patrzcie, ile sushi. Gichat. Teraz krojonko. To jest słaby. Co słaby?
Podasz ci, albo nie, dobra, ja mam. Nie takie grube. Im nie. Cięższe, tym lepsze są. Mówiłeś, że grube. Nie, nie. No, dobra, muszę. Takie. Ale to się rozwala takie. Kuba, tak się to je. Tak, ale ze smakiem. Challenge, kto zje więcej sushi. Głowa. Ja, no to zaraz pojesz. I to bardzo pojesz, bo sushi jest tak syte. A to, co teraz dałeś, to z serkiem? Jakie to pyszne, ja? Mhm. Sushi tak łatwo zrobić, naprawdę, możecie sami je zrobić. Jest wiele poradników na YouTubie na przykład, jak zrobić sushi. Kocham, po prostu to jest najlepsze, co jest do jedzenia na świecie. Ja je podjadam. Wcale. Trochę biedny nam wyszło. To pato. Pani kupił... Pato, patrzcie to. Połowę produktu. Mamy sushi, będziemy żyć na nim przez 2 dni, normalnie tylko na sushi. Challenge. Nie kupię, nie kupię połowę produktu. Ogórka. Mogłaś się z ziemem zrobić. Mogłam. Ktoś, że kupić, to jeszcze narzeka. Taka baba. Inna to by doceniła. Babu, daj bziuko. Złono! Hamstwo w państwie! Nie dam. Dobra, chodź, skończymy odcinek. Mamy sushi gotowe. No, ogólnie to jest tego masa. Więc Gitchat, tak. My kończymy ten odcinek. Masa, zostawcie. Masa, brak. Chyba ty. Dobra, łapka w górę. Subuszki. Dzwoneczek, czekajcie. Dzwoneczek, bo Maciu śpi. I oglądajcie kolejne poprzednie filmy. Jak wam się podobało, to napiszcie. Elo. Ła. Wpadamy na streety, każdy na zajawce trening. Latamy transfery, typie 3 metry od ziemi. Twoja laska lubi łypy, my wiemy, to ją kręci. Adrenalina skacze, a ziomek na ziemi leży. Taka ekipa, każdy tutaj do skutku katuje. Ja latam na blatach, a na BMX-ie gówem. Jak nie skleję, to spróbuję, nie ma, że nie umiem. Mamy chory syf na baniach, a zajawkę wtedy czuję.